wyścigi balonowe? Nie mów, że nie jesteś podekscytowany. Jeśli dotrzesz do lądowiska przed nim, wygrasz samochód. Oj, tak, jestem podekscytowany i witam was w kolejnej Forzie Horizon. Dzisiaj zaczynamy od zawodów pokazowych, gdzie to będziemy się musieli zmierzyć z balonem, a my będziemy prowadzić Audi Quattro. Dlaczego zaczynamy od tego? Kiedy w poprzednim odcinku mówiłem, że chciałbym mieć jakiś samochód z grupy S, niestety nie mam na niego pieniędzy. Tak jak myślałem, za 90 tysięcy mogłem kupić tylko jedno auto, a był to Lotus 211, jakoś tak. I niestety no, samochód mi się nie podobał, więc wolę sobie uzbierać na przykład na piękne Ferrari 458 Spider i wtedy zmierzyć się w tych zawodach. No ale dobra, zaczynamy pokaz. I kto będzie szybszy? Czy auto, czy balon? Oto jest pytanie. Największe pytanie tego odcinka. Zaczynamy właśnie od takich zawodów pokazowych. Miejmy nadzieję, że uda nam się wygrać to auto i też trochę kasy wpadnie. Tak, jeszcze podczas tej krótkiej kascenki sprawdził auto, a my zaczynamy. Dobra, silniki gotowe, gumy rozgrzane, auto sprawdzone i kto będzie szybszy? Balon czy auto? Na Audi Quattro, napęd na 4 koła. Czy będzie czuć tą przyczepność tego auta? Czuć, ładnie się prowadzi. Będzie można to wykorzystać bez problemu. Jak na razie jesteśmy na drugiej pozycji. 3 sekundy, a bo balon wystartował wcześniej. Tak, a my musimy go dogonić. O, ale tutaj poślizg złapałem, niestety. Już rozwaliłem sobie cały ten. Więc auto nie wygląda już tak wspaniale. Myślałem, że może będzie miał trochę lepsze te hamulce, a jednak będę musiał uważać. O, dobra. Ojej, wpadał w poślizgi. Czyli jest trochę przerost mocy nad treścią, ale prowadzi się w miarę. O, już tutaj mamy tylko pół sekundy, więc jest możliwość, może i będzie możliwość wygrania tego auta, a bardzo nam się przyda do jednych zawodów, ponieważ tutaj, kiedy uzyskamy to autko, to będziemy mieli auto do zawodów, których potrzebujemy. Dobra, tutaj ten. O, tutaj mogłem szybciutko przejechać tędy, a ja tam hamuję. Dobra, już jest pierwsza pozycja. Uuu, 2 sekundy, tylko żeby tam się jeszcze gdzieś nie wywalić. I będziemy mieli bardzo prawdopodobne samochód w naszej tej, ale tam balon jest blisko. Uhu. Chyba szybciej wylądowaliśmy, tak? Wylądowaliśmy szybciej. Pierwsze miejsce jest już w naszym zasięgu. Świetna jazda. Ludzie cię uwielbiają. Sponsor jest zachwycony. Możesz zatrzymać samochód. Rewelacja. No, rewelacja. Mamy Audi Quattro. No, klasa B, ale to jest dosyć dobra klasa B. Nie chcę wsiadać do tego samochodu, bo mam lepszego. Nie chcę też schwytać moich rywali. Tylko jedziemy dalej na zawody Horizon. No i tym razem będziemy musieli się troszeczkę tutaj przemieścić w kierunku jakichś zawodów, które będziemy tutaj chcieli zrobić. Otwieramy więc mapę. No i tutaj najbliżej mamy te zawody, które tutaj są. Flatless Chase. Czego my tutaj potrzebujemy? Zawody B otwarte. Super, to szybko tam podróżujemy. O! No jednak! To Evo zyskało już trochę mocy, więc możemy to nawet obrócić bez większego problemu, stojąc w miejscu i dodając tylko mocno gaz. No to jedziemy na te zawody i ciekawy jestem, co nas tam będzie czekać. W ostatnim odcinku, w pierwszych zawodach niebieskiej opaski, zawody się okazały dosyć wymagające, ale ciekawy jestem, czy w tych zawodach B też będzie tak ciężko. A moje Mitsubishi prowadzi się świetnie. O, sorry. Prowadzi się świetnie, ale czasami też i zawadzi o jakieś inne samochody. Znowu zawadziło.
Ach, to jest zawadzacz. No ale nic nie szkodzi, tam tylko przód jest trochę poodbijany. I tak za naprawę tego samochodu nic nie płacimy, więc bardzo, bardzo, bardzo dobrze. No. A że ja się tam trochę poobcieram, to tylko jedynie co na czym tracę, to jest ten mnożnik na górze i te punkty popularności. Duke byłby ze mnie niezadowolony, ponieważ mam bardzo niską popularność, a tutaj mamy chyba jakiś mały wyścig trzyosobowy. Tutaj widzę Jaguara. Ojej, tego samochodu nie znam. Ale to jest ten... Ojej. Ojej, nie znam tych dwóch samochodów. Pamiątkowym Flinda i rozmawiam z aktualnym mistrzem zawodów. Damn! Nie męczy cię to ciągłe prześladowanie mnie? Ależ mistrzu, jesteś tutaj główną atrakcją. Powiedz mi, czy jest tu dostępny jakiś produkt bez twojego wizerunku na opakowaniu? A po co ci coś takiego, Dan? No właśnie. Pewnie nie miałeś czasu, żeby się zorientować, jakie nowe twarze pojawiły się w niebieskim etapie. Ponoć kilku kierowców ma spore szanse zdobyć tytuł. No jasne, każdy ma szansę. Ślepy z kulawą nogą też ma szansę. Ale nie zawsze wystarczy się postarać, żeby wygrać. Wiesz o tym. Cóż za doniesienia, Dan! Dzięki! Za chwilę więcej sensacji, a teraz wracamy do muzy. A ja niestety nie zauważyłem, że tutaj był wywiad prawdopodobnie z Dariusem Flintem. No i usłyszeliśmy tylko połowę niego, no ale dobra, jedziemy wyścig. Nie będzie nam dane jechać tym autem, więc weźmiemy inne bez napędem na cztery koła. I teraz pytanie, jakie auto tutaj będzie lepsze? No sterowność to auto ma lepsze, nie, troszeczkę tylko, ale ma lepszy start. No tak się zastanawiam, czy może naszym starym Corrado nie pojechać? A chociaż możemy też i Raptorem chyba tutaj podjechać. Może jakby właśnie ten... Bo chcieliście zobaczyć, jak się jeździ, prowadzi Raptor. Chyba możemy nim pojechać. Dobra, no to pojedziemy Raptorkiem. Zobaczymy, jak on się spisze w tych zawodach. No i jestem ciekawy tego, jak Raptor sobie poradzi. Nigdy nie jeździłem Raptorem. Wielkie to pewnie bydle. Ale może, skoro Ramona tak sobie dobrze nim dawała radę, to może i ja dam sobie dobrze nim radę. Zobaczymy. O, jest Subaru. Tam widzę też Lancia. Dacia. Nie, to jest Lancia. Lancia, tak, dobrze. Pierwsza myśl najlepsza. Lancia Delta Integrale. Ma właśnie Duke. Nią jedzie. Zawsze mi się myli Lancia i Dacia. O, teraz by się przydał ten Nissan. O, widzicie? Bo właśnie teraz dopiero zdałem sobie z tego sprawę, że Nissan w klasie B to on by się tutaj sprawdził. Ajajajaj. No ale dobra, tak jak powiedziałem, trzeba zbierać kasy. Ja w ogóle nie widzę przede mną tych samochodów, bo to jest takie wielkie. Ale przynajmniej mogę się przez nich spokojnie przebijać i to nie ma najmniejsze. Z tym ten samochód nie ma najmniejszych problemów, to oni odlatują od tego samochodu, po prostu jedzie jak czołg. No, więc bardzo dobrze. Pytanie, czy z hamowaniem też będzie tak ciężko, ale zobaczcie, on na prostej bierze te samochody. No. Nie jest może ogromnie szybszy, ale jest szybszy. To przewaga. Kurde, a takie... O, dobra. Niech to się zabukuje. Ja chcę to zabukować, bo jest sporo punktów. Będzie ponad 6000. 8 nawet, spoko. I niestety tutaj już muszę troszeczkę przyhamować. No, czyli Ramona miała dobre auto. Wąsko. Na takiego bydlaka wąskie trasy jednak są dosyć ciężkie. Ale hamulce ma nawet. Muszę przyznać. I dobrze się nim prowadzi. Zaskoczył mnie. Bardzo, bardzo pozytywnie jestem zaskoczony tym autem. Nie myślałem, że będzie sprawiał takie dobre wrażenia. Że będzie aż tak posłuszny kierowcy. Myślałem, że ta ogromna bestia będzie się wyrywać, ale jednak pewnie wielki silnik w małym samochodzie jest o wiele gorszy. A, auto
bardzo fajne. No i zostaje nam 360, chyba wyjdziemy idealnie na zero z tego, co tak szybko liczę. Trzy wyścigi, dobrze mówię? Dobrze mówię. 3 razy 120, 360? Tak, dobrze. Wow, nie chcę pozostawać w tym aucie w trybie włóczęgi, dobrze policzyłem, czyli jeszcze 3 wyścigi nam pozostają, które musimy wygrać, żeby mieć kolejną opaskę. Więc bardzo dobrze, bardzo się z tego cieszę. Dobra, to jedziemy na mapę, patrzymy, gdzie mamy jakiś najbliższy wyścig. Znowu daleko, wy nie powiem jak, ale daleko. BBS Show Down. Czy my mamy tutaj auto takie, wymagany samochód z USA w garażu? Mamy takie auto, nawet nie jedno. Także możemy sobie tutaj spokojnie pojechać. Ostatnio dobrze nam się takimi autami jeździło, bo przecież i Komarek, i Challenger świetnie się prowadzili. A, Challenger jest... no dobra. Nieważne. Wow! Ale tam wyskoczyłem. A tutaj też za mocno. Tu już za mocno wyskoczyłem. Nie chciałem tak mocno je skakać. Dobra. Rekordu chyba nie będzie jakiegoś wspaniałego. 145 km. No właśnie. Nawet swojego nie pobiłem. Wow. No ale jedź. Bardzo fajnie się też i Mitsubishi prowadzi. Ogólnie bardzo lubię tą grę za model prowadzenia. Jest bardzo, bardzo fajny. Mówiłem, tutaj tymi autami możemy prowadzić, jeździć nimi i tak naprawdę nigdy się nie zmęczymy tymi trasami, które musimy pokonywać, kiedy te auto są szybsze, tak jak na przykład to Mitsubishi. To jest aż sama radość móc pojeździć takim autkiem i się pobawić. Jak tutaj. I powyprzedzać innych. Trzeba tam czasami zwolnić. Tutaj moim zdaniem to nawet ta linia jazdy jest w ogóle całkowicie niepotrzebna. Nie wiem dlaczego ona tutaj została zaimplementowana. Czasami może pomóc, chociaż tak jak widzicie, to jak ja się obijam, no to niestety, no to nie ma pomocy. Ale no ta linia została tutaj zaimplementowana, tak? No ale jako, że nie mamy tutaj takich typowo torowych wyścigów, jak na przykład w tej Forzie Motorsport, gdzie tam to jest mus takiej typowej symulacji, nawet w F1. Dobrze, że jest ta linia, bo ona pomaga. No ale tak jak tutaj, to ona jest troszeczkę zbędna, bo nawet kiedy tutaj musimy wymieniać inne samochody, no to ta linia nam nie za dużo tutaj pomoże. No i to jest problem. Nowy rekord, 227. Świetnie. A my już tutaj dojeżdżamy do wyścigów, tylko proszę się nie obij. Co mocno? Dobra, jest. No i jesteśmy na miejscu. BBS Showdown. Samochód z USA. Nie nadaje się do tych zawodów. Wybierz inny z garażu. No tak, no Ford Mustang Boss. Zapomniałem, że przecież ten Challenger i Komarek jest w klasie A, a nie w klasie B. Nie spojrzałem na klasę, więc no Fordem Mustangiem, tym drugim samochodem, który otrzymaliśmy w tym wspaniałym wyzwaniu samolotów, kiedy było wyzwanie Mustang kontra Mustang, no to zasługuje na pochwałę. No tak, na sokomu hamulce, to życzę powodzenia w jeździe bez hamulców. Akurat w tej grze jazda bez hamulców to jest chyba samookaleczanie się. Dobra. Tak więc zaczynamy. Maguire jeździ Chevroletem? To jest Chevrolet Camaro z starszego roku. Dobra, właśnie widzę, jak tobie były potrzebne te hamulce. W tym właśnie momencie. Sam sobie zaprzeczasz, gościu. Sam sobie zaprzeczasz. Ale chociaż powiedział prawdę, po co mi hamulce, to hamulce nie.
Hamulce są beton, wyrżną w ścianę. Chociaż ja zrobiłem to samo. Może nawet i ja go trochę wypchnąłem, więc przepraszam. Ale nic się nie stało. Jedziemy dalej. Tutaj musimy dogonić całą tą czołówkę, która tutaj jest. O! A to co to jest? Jeep? Chyba Jeep. No i chociaż ciężko mi tak w ruchu bardziej się przyjrzeć, kiedy ja muszę jeszcze tutaj wygrać te wyścigi, chociaż był też i podobny do Land Rovera. Ale Land Rover jest przecież nie jest amerykański, tylko brytyjski, więc to pewnie Jeep. Teraz ja ciebie tutaj trochę powypycham. Drogi. Mój drogi z drogi. A, i tutaj ten zakręt. Świetnie. Oj, jest wcześniejszy niż myślałem. Ale i tak jesteśmy już na pierwszym miejscu. 60% postępu. To się teraz już tylko nigdzie nie wywalić. A tutaj widzę, że ta trasa jest dosyć mocno kręta. Trzeba troszeczkę odjąć, użyć hamulców Duke czasami i wtedy będziemy mogli dojechać na pierwszym miejscu, a jak ja widzę, nie używając hamulców byłbym dopiero na czwartym miejscu. Oj, Duke. Przypomina mi się od razu taka postać z bajki. No jeżeli ktoś wie, o co chodzi, no to bardzo fajnie. Nie będę wam zdradzał mojej tajemnicy, jakie ja bajki oglądałem. Piękny finisz z driftem. No i jest pierwsze miejsce. Potrzebujemy jeszcze dwóch wyścigów i pieniążki lecą. No i właśnie, kolejne punkty. Jeszcze dwa wyścigi, kolejne pieniądze do nas. Nie dziękujemy. Nie chcę pozostawać przy tym samochodzie. Tam będziemy mieli dwa wyścigi obok siebie. Więc miejmy nadzieję, że te dwa wyścigi uda nam się w tym odcinku zrobić i kolejny odcinek zaczniemy od odebrania, od pokonania Duke'a i odebrania nowej różowej opaski. Super, tak, nie chcę brać udziału w waszych wyścigach ulicznych. Więc ja jestem tutaj. Ciekawy jestem, jakie zawody są tutaj. Rockstar Cliff Run. No tak, tutaj też są B i tutaj żałuję, że nie kupiłem tego. Nie kupiłem Nissana Skyline'a, Adidas Urban Avalanche. Chociaż one są chyba 8 tysięcy kredytów. Te są też za 8 tysięcy, te są za 7. Super. Powodzenia, Duke. Biorąc pod uwagę twoje dotychczasowe dokonania, przyda ci się. Nasłuchujcie newsów. No tak, tutaj usłyszeliśmy nowości o Duke'u Maguire'ze. Ja kiedy tak sobie tutaj podróżowałem, to też usłyszałem, dlaczego Duke Maguire, no... Dlaczego właśnie tutaj nasza prezenterka, można tak ją nazwać, która nas wprowadzała. Nie pamiętam jej imienia, to jest okropne. Wow! To był świetny skok. Dlaczego nie chciała tak bardzo, żeby Duke tutaj przeprowadzał swoją telewizję? Ponieważ Duke jest znany ze swojego programu Crash Max, w którym to bardzo mocno się rozbija i nie szamanuje samochodów. Dobra, to my tutaj się rejestrujemy. GoPro! Kiedy pojawiłeś się na Horizon, nie sądziłam, że dotrzesz tak daleko. Cieszę się, że się myliłam. No i tak, GoPro Eurocross, czyli coś takiego, zawody rallycrossowe nawet można by było powiedzieć, ale samochodami europejskimi, dlatego też i nazwa Eurocross. No i jakie mamy auto? Właśnie, to jest tylko to auto, które zdobyliśmy w tym wyzwaniu, tylko to auto możemy użyć. No i co? Jedziemy tym autem i miejmy nadzieję zdobyć kolejny komplet punktów, bo jeżeli zdobędziemy ten komplet, to będziemy mieli już tylko jeden wyścig do różowej opaski, no i do pokonania Duke'a, który tutaj jest wielkim producentem i aktorem Crash Maxu. Czy ja tam widziałem nawet Ramonę? Czy to był ktoś inny? Bo też jakaś damska postać, a i piła sobie tam z kubeczka. Zżerają nerwy,
wypadnij na pierwszym zakręcie i spokój. Mogę ci w tym pomóc, jeśli chcesz. Wiesz co, Duke, jednak nie skorzystam. Ale chociaż mnie swoją pomoc oferuje w tej samej kwestii. Ale ten Mercedes poszedł. No jednak to Audi do najszybszych nie należy. Wiem, że ten wyścig było bardzo ciężko wygrać, bo też wiem, że zdobywałem ten samochód w tamtym wyzwaniu i wiem, że ten wyścig jest akurat trudny. Trzy okrążenia, te okrążenia są dosyć zdradzieckie. O właśnie, tutaj ten samochód zostanie przeze mnie na tej trasie porozbijany, jak tylko mogę. Niestety. Tutaj musiałem mocniej zahamować, bo tam ten Land Rover mnie denerwuje. Ja jestem dopiero na 6 pozycji. Czemu tak słabo? Ale 3 okrążenia. Dobra, może nam się uda tutaj wyprzedzić Land Rovera i tutaj jeszcze po wewnętrznej Volkswagena. Aj, ale chociaż Volkswagen też się nie daje. Nie daje się, nie daje się. Tylko mnie nie wypychaj, proszę cię. Dobra, jest. Jeszcze tylko ta trójka przed nami. Maguire, Houston i ktoś tam jeszcze na S. Swift? Tak, Swift. Aj, za mocno, za mocno, za mocno. Dobrze, że tam się oparłem na tej drugiej barierce, a nie na tej pierwszej, bo tam to bym się od razu zaklinował. A przypominam, że mam wyłączone powtórki. Swift też jedzie Volkswagenem, a z przodu też jest jakiś Land Rover czy Range Rover. Dobra, byliśmy na pierwszej pozycji. Oj, to było mocne. Zostałem ustawiony po prostu do boku przez innych, ale chociaż nawet mi się to opłaciło trochę, bo pomogli mi się ustawić i przyjechać ten zakręt, chociaż tutaj już mi nie pomagasz. No ale jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Jesteśmy na pierwszej pozycji. Jest bardzo dobrze. Oj, tutaj trochę mnie zarzuciło i za wolno na tej prostej. Ale ostatnie okrążenie już jest, a to jest najważniejsze, żeby tutaj dobrze przyjechać ostatnie okrążenie. Chyba lepiej te zakręty trochę pokonujemy, kiedy nie mamy takiego tłoku przed sobą. Ale i tak popełniam sporo błędów. Niestety i tak czasami bywa. Wyniosło mnie. Dobrze, jedziemy. I tutaj hamujemy, hamujemy, hamujemy. No i tutaj teraz trochę asfaltu. Jedziemy, jedziemy, Houston. Coś ten Duke, no jest na trzeciej pozycji, więc to jeszcze może się obrócić. A ja najechałem na pobocze. Ajajajajaj. Mnie zarzuciło. O, rany, tutaj te podskoki. Aj, się obija. Ale raczej już spokojnie możemy dojechać do mety. Tak, jedziemy. Houston za nami i Duke Maguire na trzeciej pozycji. Ale chociaż ostatnie okrążenie mogliśmy sobie spokojnie przyjechać na pierwszym miejscu. Jest świetnie, mamy kolejne kasę. Kolejną kasę. No, pozytywne zaskoczenie to droga do sukcesu. No i jeszcze jeden wyścig. Nie, dziękuję za tą rywalizację. Nie chcę pozostawać w tym Audi. Zbliżamy się do kolejnego wyścigu, który teraz będzie już naszym ostatnim tego odcinka. No i on tutaj powinien być w miarę blisko, bo zaczynamy z tego miejsca, z którego kończyliśmy. Tylko niech to się wczyta szybciej. Znowu wyścigi w Carson. Organizujemy nowe wyścigi. Jeśli masz odwagę, to wiesz co robić. Przyjedź tutaj. No, kiedyś się tam do was przyjadę, lecz nie w tym momencie. Ponieważ ja tutaj potrzebuję Recaro z 70 roku. Te wyścigi. No. Dobra, to jedziemy. Jedziemy sobie tą drogą, tutaj, kurde, może sobie to, uda mi się to skrócić trochę? Chyba uda mi się to szybciej skrócić, no, świetnie. Haha.
Jestem szybciej u celu niż ty byś chciał. Dźwiję się. Zacznij zgarniać kolejne podia, przygotuję dla ciebie różową opaskę. No, to jest już nasz ostatni wyścig, o ile uda nam się go wygrać. Mam taką nadzieję, że nam się go uda wygrać, no bo wtedy będziemy mieli tą różową opaskę. No wiem, więc już wybrałem, zmieniłem auto, dziękuję za przypomnienie. Duke, gwiazda telewizji, to ja jestem z krwi i kości. No, umie cuknąć z toru. Stosunkowo nowa postać na wyścigach. No ale dobra, teraz nie jest najważniejszy... Najważniejsza rzecz to biografia Duke'a, tylko wygrać ten wyścig. No dziewczyny, nie zawiodę was! Nie wiem, jakoś nie chciało mi się tego słuchać i nawet nie wiem, o czym on mówił. Ja już jego... nie za bardzo go słucham. Ale dobra, wyścig. Najważniejsze, wygrać wyścig. To jest mój priorytet na ten moment. Trzy okrążenia ponownie, znowu na tych wąskich trasach tutaj. Tylko, że te trasy wyglądają mi na troszeczkę szybsze, ale co wygląda problematyczne, to że... No zobaczcie, jakie to są auta. To są auta z napędem na tył. Może będziemy mogli sobie troszeczkę podriftować. Jeju, jakie tutaj ten zakręt jest, ojej. Au. Tam trochę za mocno przypiliłem w ścianę. To niedobrze. No ale może uda nam się go dogonić. Tutaj znowu troszeczkę tych. Jesteśmy na czwartej pozycji. To dobrze, to dobrze. Ajajajajaj. Dobra, Duke. Posuń się. O, dobra, jest już pierwsze miejsce. Tylko teraz jeszcze je obronić tutaj. To będzie świetnie. Wow, zarzuciło trochę. Trochę za mocno. Oh yeah. Tutaj trzeba wolno przyjeżdżać. Nie wiem, dlaczego tam zrobili aż taki wielki ten uskok. Trochę jest dziwny. Znowu tam się otarłem. Nie lubię się ocierać o te bandy, bo one spowalniają i szkodzą samochodom, a szczególnie lakierom. A to niedobrze, niedobrze. Dobra, tutaj zakręt na asfalt i gaz do dechy. Jedziesz, jedziesz. A to jest ważne, żebyś jechał, a nie stał. Dobra, ostatnie okrążenie. No, mamy przewagę nad Carlsonem. Ale tutaj do mi w ogóle to nie wyszło. Kane Maguire dopiero na czwartej pozycji. Za szybko. Zaczynają mnie trochę nerwy zżerać. Dobra, jedziemy. Wow. Dobra, jest dobrze. Oni tam już zostali dosyć sporo w tyle. 3 sekundy prawie. To chyba mamy tą wygraną. I chyba mamy różową opaskę, bo to są ostatni wyścig tej opaski niebieskiej. A jeszcze tylko pojedynek z Duke'iem, ale to w kolejnym odcinku. I jest wygrana, jest. Udało się. Mamy pierwsze miejsce, komplet punktów. Juhu, i trochę kasy. Kolejny świetny wynik. Naprawdę nabierasz formy. Posuwasz się ostro do przodu. W centrali wyścigów czeka różowa opaska z twoim nazwiskiem. Do zobaczenia. Tak więc możemy odebrać opaskę. No, my na razie nie chcemy jak zwykle korzystać z tych rywalizacji. No i co? I do zobaczenia do kolejnego odcinka, w którym to pokonamy Duke'a. Jaki Duke ma samochód? Bo to mnie jeszcze interesuje. Co będzie na początku kolejnego odcinka? Jaki pojedynek? Tak naprawdę to się tam zbytnio nie starałem. Może spróbujemy jeszcze raz? Tylko ty i ja. Jeśli wygrasz, dostaniesz mój samochód.
Czy wy widzicie, jakie to jest auto? To jest Lamborghini Diablo SV Super Veloce. To może być fajne auto. Tak więc w kolejnym odcinku zawalczymy właśnie o to autko. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć!